Tutaj od wczoraj przerabiamy stoły IKEA LAK w bardzo różnych tematach. Są panele tematyczne, każdy temat poruszany w trakcie warsztatów dotyczy kompletnie innego designu tego stołu. Robiliśmy m.in. eko-design, robiliśmy trójkąty, kwadraty, glamour. To jest absolutny szał. Fantastycznie te stoły wychodzą i nie ma dwóch takich samych, co jest też bardzo niesamowite. Dochód ze sprzedaży tych stołów IKEA LAK, które właśnie przerabiamy na warsztatach, przeznaczony jest na Fundację Paliwo Artystyczne. Fantastyczna akcja weekendowa, sobota i niedziela w Alei Bielany, która powstała właśnie dzięki połączeniu sił galerii i wrocławskiej IKEA. IKEA przekazuje stoliki, Aleja Bielany organizuje warsztaty, dodatkowo za każdy zmodyfikowany stolik model LAK przekazuje również 10 zł dla Fundacji Paliwo Artystyczne. Mnóstwo ludzi, jesteśmy pod wrażeniem tego, jak dużą frekwencją, jak dużym zainteresowaniem cieszą się nasze działania. Cała ta akcja, która się tutaj odbywa, jest związana z dekoracją stolików, czyli ze sztuką. Nasza fundacja zajmuje się promowaniem sztuki, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że została wybrana jako jedna z wrocławskich fundacji, gdzie wpływy z tych akcji właśnie będą poświęcone na realizację naszych projektów. A takim głównym projektem, który chcemy zrealizować dzięki funduszom, jest projekt artystyczny dla dzieci, taka edukacja artystyczna, gdzie dzieci będą mogły tworzyć piękne prace, poznać różne techniki malarskie, a oprócz tego będzie można wylicytować jeden ze wspaniałych stolików, które udekorowały znane osoby bądź też instytucje. I te stoliki będzie można wylicytować na Allegro charytatywnie.